Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinku już chyba dziewiątym. No, dziewiątym odcinku. Musiałem nagrać audio, bo mi się nie nagrało. Grałem z kolegą z Discorda, więc jak się chcecie zagrać, to panicza Discorda, pierwszy link opisze. Pierwszy link opisze. I możecie wbić, pograć ze mną w rockowym prawdziwe życie. Niestety głośno nie nagrać, będę musiał mówić. Więc wpadnijcie na Instagrama, dajcie lajka, suba i tyle. Wtedy poszedłem do pracy i ten. I tutaj widzicie, ja miałem sobie, włączyłem wyciszenie, poszedłem, przebrałem się do pracy. No i jak się przebrałem, to te, to chwilę minęło. No i już jestem przybrany i teraz idę do tego partnera, którym pojedziemy na patrol. No, nasz ten konta nie wiem jaki jest do końca. Zaraz się dowiem, ale 460 dolarów na stan konta jest taki, że 460 dolarów, więc no dobre w sumie, bo to nie za dużo, ale to jest nie za mało kasy. No i wsiadłem sobie tutaj z tego radiowozu. I postanowiliśmy pojechać na 2 czy 1, no na jeden radiowóz na patrol. No i od tego zaczęliśmy pościg za czerwonym autem. Ten pościg chwilę trwał, ale nie zatrzymaliśmy go, bo nam uciekł w tym momencie. Kto wiem, trzeba oglądać dalej, żeby się dowiedzieć, czy zatrzymaliśmy go, czy nie. I dalej wzięliśmy go za pościg, wjechał na dół mostu i się trochę stracił czasu na ucieczce. Zaczęliśmy gonić, zatrzymał się. My też się zatrzymaliśmy, wysiedliśmy i zaczęliśmy go strzelać. Ktoś zadzwonił do mnie, wiedział o co chodzi i zatrzymaliśmy, więc za każde zatrzymanie osoby to chyba było 200 dolarów. No tak, więc 200 dolarów wchodzi na nasze konto. Ktoś do mnie zadzwonił, ale co się okazało, to on napisał po brazylijskiemu, nie wiem po jakiemu. Z tego co pamiętam. Nie, to nie ma. No, to napisał po jakiemuś brazylijskiemu, nie wiem. Nieważne, ale ważne, spadło nam 200 do naszego konta. I że trochę dobry wynik po prostu. Chodzi o kasę. No i pojechaliśmy dalej na patrol. Tak jest, rządzi kręcąc się, żeby jakąś mandat wystawić, czy jakąś akcję czekaliśmy. No i tak sobie kręciliśmy po mieście. I tak tutaj mandat wlepiliśmy. I ten. I 6 dych wpada na nasze konto za wlepienie mandatu. Aucie, który stał na środku ulicy.
i on postanowił odwieźć to auto na bok, żeby nie zawadzało drogi, więc bardzo dobra decyzja. Więc widzowie, postanowiliśmy pojechać jeszcze ukryć w jakimś miejscu i po prostu pilnować ludzi, czy przestrzegają prędkości. I więc pojechaliśmy na komendę, bo ja na taki pomysł padłem, żeby zająć motory policyjne, bo to będzie lepsze, łatwiej się schować i będzie lepiej ogółem. Więc pojechałem na komendę i sobie motor zespełniłem policyjny i pojechałem tak na patrol. I właśnie sobie tak jeżdżąc, sobie pojeździliśmy tak, ja pokręciłem się, partner też się pokręcił po mieście, nie na obadzie, na obrzeżach, dostaliśmy zgłoszenie na lotnisko o gościu, co tak zaparkował i mieliśmy mu mandat wlepić, a wlepiłem mu mandat, więc chcieliśmy dopadać na nasze konto. Ale on zaczął uciekać i chyba, no i teraz włączył się alarm, że ma broń. Postanowiliśmy pobiec za nim, ale on postanowił uciec na samolot, więc zacząłem za nim biegnąć. I tak za nim biegłem, że wbiegł do samolotu, ja też biegłem. I właśnie w tym momencie go chyba zgubiłem z tego, co pamiętam. No tutaj był i uciekł. Nie wiem jak, zacząłem go szukać po samolocie, bo nie wiedział, o co chodzi z tym, że on jak uciekł. I potem partner powiedział, że uciekł i wysiedliśmy z samolotu po prostu. Jak najszybciej zareagował, żeby go jakoś dogonić. Ale nie pamiętam, czy dogoniliśmy, czy nie, ale chyba nie i dopiero po paru minutach go jakoś odnaleźć.
I tutaj zaczęliśmy właśnie pościg za osobą, która jeździła na koniu po mieście. I tak sobie jeździliśmy za nią, nie ganialiśmy, tylko jeździliśmy za nią, żeby ją złapać. Nie było to łatwe zadanie, ale nawet w miarę co dogoniliśmy ją, ale nie pamiętam dokładnie, czy dogoniłem, czy nie, czy uciekła nam. Ale z tego co pamiętam, chyba ją dogoniliśmy. Ona dalej uciekała i tak goniliśmy ją. No i tak goniliśmy, ktoś mi przy okazji wsiadł na motor i znaleźliśmy drugą osobę z koniem. I tą już chyba zatrzymaliśmy, tamty już nie daliśmy rady. No mandat on, ja wypisywałem, więc 60 dolarów wpada na nasze konto za wystawiony mandat. I tyle z tego było. Więc dalej jeździliśmy, sobie kręciliśmy się. No i znaleźliśmy tutaj tą panią, wystawię mandat, więc kolejne 60 dolarów wpada z konto. Dzisiejszy odcinek mandatów dużo zbieramy kasy. I sobie tutaj to auto źle zaparkowało. Nie wiem, czy wystawiłem mandat temu samochodowi, czy nie. Nie. Tutaj leżało, to zgłosiłem partnerowi. Złapałem ją, więc wychodzi to, że 200 dolarów wpada na nasze konto za zatrzymanie osoby do aresztu. Albo i nie, bo ona nie poszła do więzienia. Ale za to 60 dolarów wpada na konto, za to, że dałem mandat. I dalej tak sobie jeździłem, szukając jakichś mandatów wystawianych czy przestępców. Właśnie, że tak jeżdżę dookoła miasta, jeździmy tego przestępcę, co szukaliśmy na lotnisku. I wyciągnąłem broń, bo on miał też broń, więc postanowiliśmy, żeby wyciągnąć, bo jest zagrożeniem dla życia ludzkiego i chyba go zatrzymaliśmy, z tego co pamiętam. Chyba albo nie, bo on nie chciał się poruszyć. Nie wiem.
Więc tak pojechałem na komendę przed komputer. Coś tam poklikać. Ale co ja to zrobiłem? Nie pamiętam dokładnie, ale chyba skończyłem pracę na ten dzień. Złapaliśmy osobę poszukiwaną, więc 200 dolarów pada na nasze konto. Kolejne 200 dolarów za to, że zatrzymaliśmy bandytę, którego zamknęliśmy, więc kasa się należy za to. I on musiał sobie wejść i zamknęliśmy. Po chwili on nam uciekł, ale nie zdołaliśmy go dogonić. No pech strzał, ale to nic. I pojechaliśmy dalej na, chyba już na jedzenie. Pojechaliśmy, bo dostałem info o sekretnym więzieniu. No ale co się okazało, nie ma tego więzienia. Więc trochę lipa, ale tak sobie pochodziliśmy, sprawdziliśmy ten dom. Co się okazało, tutaj doszło do morderstwa, zgłosiliśmy to. I trzeba dalej czekać, sprawa jest w toku, z tego co wiem. I tyle z tego by było. Co się okazało,
mój partner z policji sprankował mnie, że ktoś mnie śledzi. Co się okazało, to on sobie auto zrespawnił i jechał za mną. A ja myślałem, że ktoś nas na serio na nie zauważył, go nie ma samochodzie cywilnym. Więc to było trochę XD. I myślałem, że to ktoś mnie śledzi, a to nie. Więc trochę to było XD, wyciągnąłem broń. Ja tak i nie mogłem podtrzymać się ze śmiechu. Tak jest, że poszliśmy na lody i gdzie się da już sobie konta za lody, no niestety są trochę drogie, ale trzeba na takie pewności wydać kasę, znaczy co? Trochę źle to zabrzmiało, ale no nieważne. Więc potem postanowiliśmy pojechać na jedzenie. Jak byliśmy na jedzeniu, to zrobiłem sobie jedzenie, 12 dolarów sobie zrobiłem konta, jadłem i to by było chyba na tym odcinku, postanowiłem, że go już zakończę. I tyle, jeśli chcesz, żeby z tego było więcej odcinków z tej serii, bo rzadko są, no to zostaw lajka, napisz w komentarzu, że chcesz. I tyle, to by było dzisiejszy odcinku, więc elo.